No. Z tej strony Madbat. No i akurat dzisiaj gramy do czwóreczkę Black Flag. W takiej chwili jesteśmy w trakcie, można powiedzieć, tropienia osoby, która spowodowała, że nasz statek, którym płynęliśmy, został zatopiony. Jak rozbiliśmy się, wylądowaliśmy na plaży, chciał na początku, żebyśmy wzięli i do Hawany go doprowadzili, no ale potem chciał nas zabić i uciekł i ucieka przed nami, próbujemy go złapać. No i zobaczymy, jak się nam to uda złapać go. Czy jednak będziemy z nim dalej tam podróżować, czy osobno dowiemy się tego, jak go złapiemy. Na razie musimy go znaleźć, gdzieś nam uciekł. Nie wiadomo gdzie, więc będziemy w tej przygodzie go szukać, gdzie on się znajduje. No tutaj widzę jakieś skoki, nie skoki, coś na górze do zebrania, więc na pewno to zbiorę. Tutaj co mamy? Coś do skoczenia i wodę, więc no ja wybieram trochę skakania, w końcu to Assassin's Creed, więc trzeba sobie trochę poskakać. Jakiś statek ładny, taka ruina, można powiedzieć. Jest jakąś skrzynię przed nami. Dobra, to weźmiemy ją, bierzemy. Jak ładnie słychać dźwięk. O, jak prawdziwy rozbójnik otwiera tą wyspę. Jakaś butelka na mapie mi się gdzieś pokazała. Gdzieś tu jest butelka. O, dobra, widzę ją. Interakcja, zobaczmy, co w niej tam się będzie chować. O, jak otwiera, jakieś wino. A co na tej karteczce będzie? Co to będzie? Coś z obserwatorem. Przez wiele dni przebywałem z Bachlamem, człowiekiem, który pnie po... Dobra, okej. To nie jest, myślę, aż tak bardzo ważne. Dobra, weźmy, spróbujmy się dostać do góry. Myślę, ten tutaj przez ten statek będzie trzeba się dostać. Dobra, no to weźmy... Spróbujmy. Wejść na samą górę. Och, tam w sumie mieliśmy do zdobycia ten taki fragment czegoś, nie wiem co to jest. O, jest, no na górze. Do zdobycia. Ale widzę jakieś skrzynie. Następne. Bierzemy piękny dźwięk oznaczający walutę jakąś R. Nie wiem co to jest, bo nie trzeba później zauważyć. Gdzie on się podział, ten facet? O, jest. Ucieka. Wymuskane dupek, no. Wymuskane to mają tutaj teksty, z tego co widzę. Wymuskane dupek. Dość tak... elokwentnie się tu zwracają. Dobra, następna skrzynia jest zebrana. To jest skóra, widzę, jest do zebrania. Ze skóry możemy się ubierać jak chcemy, to już wyczytałem w internecie, żeby nie każdy był podobny do tego samego, tylko grając poprzez internet mogliśmy się jakoś wyróżniać, że mamy coś lepszego lub jakieś unikatowe. Dobra, dalej tu widzę, nam ucieka. Widzę, tu drzewo jest obalone. Myślę, że dostanę się szybciej w ten sposób do niego. I znowu skaczemy, jak ta asasyn musi skakać efektywnie do wody. Oczywiście będąc cały mokry. Trzymaj się z daleka. No, no teraz to się na pewno nie będę trzymał z daleka. Będąc zranionym przez ciebie, naraziłeś mi się, więc no niestety będziesz musiał mi za to zapłacić. Tam widzę dalej, będzie czas, ja pójdę górą. O, już mi się gubisz, widzę. Muszę zmniejszyć odległość. O, następny fragment, idealnie zdobyty do kolekcji. O, stanął. Już gdzieś stoi sobie miejscu. To się zaraz tam zajmiemy. Przełamanie obrony, spróbujmy. O, idealnie. Przełamana obrona. Co my tutaj będziemy mieli? Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and
await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we have the means to reward you handsomely. Są tak, które dostaniemy nagrodę. No, ciekawe, co to są za informacje, które z bractwa już zdobyliśmy. Co za informacje, myślę, że dowiemy się podczas naszej podróży. Nóż Rida zepsuty. No, dokładnie. Czas odebrać nagrodę. Dobra, no to myślę, żeby tym tajemniczym akcentem odebrania nagrody skończyć odcinek. I dalszą część dowiemy się w następnym, więc dzięki wam bardzo, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.